Otwieram 17. sesję Rady Gminy Kręgrzysu Podlaskiej. Witam Państwa radnych. Chciałbym się z Państwem zgodzić. Witam wójta gminy Kręgrzysu Podlaskiego, pana Krzysztofa Danowicza. Dzień dobry Państwu. Witam panią skarbnik. Witam panią kierownik rektoratu oświaty. Witam. Witam pana kierownika rektoratu gospodarki komunalnej pana środowiska. Witam pana mecenasa. Witam panią inspektor. Witam pana informatyka. Witam Państwa sołtysów. Witam dyrektora Rady Archiwy, przewodniczącej sesji Rady Gminy. Przejdziemy teraz do stwierdzenia kworum. Stwierdzam, że mamy kworum do podejmowania się. Nie ma, ale no widzę, że pana karty jest. Otrzymaliście Państwo porządek obrad. W związku z porządkiem obrad są jakieś propozycje. Nie widzę. Przystępujemy do przegłosowania porządku obrad.
Proszę Państwa, jest problem z internetem, będziemy głosować nie. Harczuk, Sławomir. Tak. Mielewska, Agnieszka. Tak. Godowicz, Zenon. Tak. Czapski, Jarosław. Tak. Klęckiewicz, Andrzej. Tak. Ilczuk, Jadwiga. Tak. Edward Koprok. Za. Kwiatkowski, Adam. Za. Lipiński, Roman. Za. Łosicki, Łukasz. Jestem za. Jędruk, Andrzej. Za. Sawczuk, Tadeusz. Jestem za. Siłaczuk, Piotr. Za. Tymoszuk, Maciej. Za. Zaniewicz, Sławomir. Jestem za. Stwierdzony porządek obrad został przyjęty. Rozpatrzyliśmy protokół, ale przygotowili do punktu C, punkt 10. Przyjęty protokół rozpoczęcia sesji Rady Gminy. Harczuk, Sławomir. Za. Mielewska, Agnieszka. Za. Fedoruk, Zenon. Za. Czapski, Jarosław. Za. Prąckiewicz, Andrzej. Za. Ilczuk, Jadwiga. Za. Koprok, Edward. Za. Kwiatkowski, Adam. Za. Lipiński, Roman. Za. Łosicki, Łukasz. Jestem za. Pietruk, Andrzej. Jestem za. Sawczuk, Tadeusz. Jestem za. Siłaczuk, Piotr. Za. Tymoszuk, Maciej. Za. Zaniewicz, Sławomir. Jestem za. Stwierdzam, że protokół posiedzenia został przyjęty. Rozpatrzyliśmy punkt pierwszy porządku obrad. Przechodzimy do punktu drugiego. Informacja wójta gminy, przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczącej komisji zbliżącej działalności. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczący. Kilka informacji. Zostały w przetargu wybrane firma do zbudowania dróg gminnych Równiarką, czyli to na nich ofertę złożyła firma usługi drogowe Kolej Drogi za kwotę 138 zł za godzinę brutto. Wybrano również firmę do remontu dróg gminnych betonem asfaltowym. Tą firmą jest firma Drogwód S.A. z Łukowa. Z kolei w zakresie remontu nawierzchni z betonu asfaltowego, emulsją asfaltową i grysami jest to przedsiębiorstwo robót drogowych Lubartów S.A. Ta pierwsza firma to jest, chcę uściślić, będzie prowadziła remonty dróg w zakresie nawierzchni, remontu nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z recyklerem. Znaleźliśmy się na liście dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę sieci kanalizacyjnej, kanalizacyjno-sanitarnej w miejscowości Wysokie. Trwają teraz procedury związane z ewentualnie podpisanej umowy. Trwa procedura badania warunków udziału w postępowaniu dotyczącym przetargu, przebudowa stacji uzdatnienia wody w Rogoźnicy oraz monitoring sieci wodociągowej na terenie właśnie stacji uzdatniania wody w Rogoźnicy. Gmina Międzyrzec Podlaski jest w trakcie opracowania wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą Centrum Aktywności Kulturalnej w Halasach i Oficyna Kraszewskich w Romanowie jako innowacyjna infrastruktura do reprezentacji dziedzictwa kulturowego. Przygotowujemy wniosek o aplikowanie środków z funduszy norweskich. Partnerem naszym jest Muzeum w Romanowie. Do 16 marca mamy złożyć stosowny wniosek. Projekt wdrażania rozwiązań niskoemisyjnych na terenie gminy Międzyrzec Podlaski, zadanie trzecie, dotyczy budowy nowych punktów oświetleniowych na terenie gminy Międzyrzec Podlaski, przeszedł ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej. Również dwa projekty, montaż instalacji OZE w gminie Międzyrzec Podlaski, zadanie 1 i zadanie 2,
przeszły ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej. Trwają prace związane z termomodernizacją szkoły podstawowej w Rudnikach oraz termomodernizacją szkoły podstawowej w Rogozińcy. Pojawiły się pewne problemy i dodatkowy zakres robót, który znajdzie odzwierciedlenie w dzisiejszych zmianach do budżetu gminy Międzybrzez-Podlaskie. Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na inspektora nadzoru do projektu program wsparcia dla wymiany źródeł wymiany ciepła w indywidualnych domach jednorodzinnych na terenie gminy Międzybrzez-Podlaski. Dotyczy to wymiany źródeł ciepła na kotły na pelet gazowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość projektu 2 845 000, dofinansowane blisko 2 200 000. Informuję, że w miesiącach kwiecień 2020 roku nastąpi odcinkowe puchanie sieci gminnej wodociągowej. W wymienionym okresie może nastąpić pogorszenie jakości dostarczonej wody oraz czasowe ograniczenie dostaw na puchanych odcinkach. Informujemy również mieszkańców miejscowości Rzeczyca oraz miejscowości Bereza, iż zgodnie z przyjętą uchwałą określającą tryb postępowania w sprawie udzielenia osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu gminy Międzybrzez-Podlaski, istnieje możliwość dofinansowania kosztów budowy nowych przyłączy do istniejącej sieci kanalizacyjno-sanitarnej odprowadzającej ścieki bytowe z jednorodzinnych budynków mieszkalnych w miejscowości Rzeczyca i Bereza. Wnioski będą przyjmowane do dnia 31 sierpnia. Wysokość dotacji do jednego wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego wynosi 50% kosztów. Każdy z osób, które chcą skorzystać z tej formy dotacji, jest zobligowany do podpisania stosownej umowy, a następnie zrealizowania przyłączy. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy maksymalny koszt udzielonej dotacji wynosi 2,5 tysiąca złotych. Chcę również Państwa poinformować, że trwają postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowych dotyczących inwestycji w kurniki na terenie gminy Międzybrzez-Podlaski. Budowa fermy drobiu wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach w Krzewicy, którego inwestorem jest Jan Zaniewicz, postępowanie jest w samorządowym kolegium odwoławczym. Budowa fermy drobi wraz z infrastrukturą towarzyszącą Mariusz Siwiak w Kożuszki, a realizacja przedsięwzięcia w Łukowisku. Postępowanie jest w samorządowym kolegium odwoławczym w związku z wydanym negatywną decyzją środowiskową. Budowa czterech kurników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kolonii Wolańskiej. Postępowanie jest w samorządowym kolegium odwoławczym. Rozbudowa biogazowni w miejscowości Zaścianki obok istniejącej. Jest to na etapie, został nałożony na inwestora obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Budowa fermy drobiu wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Kożuszek.
przeprowadzono postępowanie po decyzji SKO nakazującej gminie międzywyspolarskiej jeszcze raz rozpatrzenie wniosku. Wydano decyzję negatywną. Dalej. Rozbudowa fermy drogi Poryjeru w Kurzych o maksymalnej obsadzie 1800 DJP. Pani Renaty Chryciuk w miejscowości Łukowisko. Wydano obwieszczenie informacji udziału społeczeństwa w postępowaniu. Rozbudowa zakładu mięsnego w Strzachłach. Rozbudowa istniejącego budynku produkcyjno-magazynowego, nowe pomieszczenia technologiczno-magazynowe oraz zaplecze socjalno-biurowe. Postępowanie jest na etapie uzgodnień od organów opiniujących. Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb manie. Inwestorem jest pan Grzegorz Męczyniek. Postępowanie jest na etapie uzyskania uzgodnień od organów opiniujących. Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb zaścianek. We wsi zaścianki gmina Międzybrzez Podlaski, inwestorem jest Bioserwis. To obok istniejącej biogazowni. Budowa 8 kurników. Postępowanie jest na etapie uzgodnień do organów opiniujących. Rozbudowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą dwóch kurników. Rogoźnica Kolonia. Pani Renata Zalewska. Postępowanie jest na etapie uzgodnień od organów opiniujących. To jeżeli chodzi o decyzje środowiskowe. Chcę Państwa również poinformować, zaprosić 8 marca w Szkole Podstawowej w Drugoźnicy odbędzie się już kolejne forum kobiet pod hasłem Siła jest kobietą. 8 marca, niedziela, godzina 16, nowo wybudowana hala sportowa w Drugoźnicy. Tym razem Forum Kobiet jest pod hasłem Siła jest kobietą. Wiele atrakcji dla i wiele ciekawych występów artystycznych, rozstrzygnięcie konkursu Kobieta Aktywna Gminy Międzybrzez Podlaski. Przypominam, do końca lutego wnioski jeszcze możemy składać. Kiermasz rękodzieła, loteria z nagrodami. Dla dzieci będą prowadzone przez animatorki Goku zabawy. Będzie również możliwość uczestniczenia w akcji wspierającej jedną z naszych mieszkanek pod hasłem Obudźmy Magdę. Wszyscy wiemy, o kogo chodzi. Będziemy uczestniczyć w zbiórce pieniążków na ten cel. Dopóki czyli się życie, jest nadzieja, mamy nadzieję, że w ten sposób też dołożymy swoją cegiełkę na pomoc w całym procesie leczenia. Będzie też licytacja gadżetów, różnych przedmiotów. W związku z tym prośba jest taka, abyśmy aktywnie się włączyli, zaprosili znajomych, przyjaciół, którzy zechcą wesprzeć leczenie pani Magdy Siłów. Chcę bardzo serdecznie podziękować na ręce pana sołtysa z Rogoźnicy, pani dyrektor szkoły, za świetną organizację pierwszego holowego turnieju sportowo-pożarniczego, młodzieżowych drużyn pożarniczych i oczywiście dla całej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźnicy. Był to ciekawa sobota spędzona z młodymi adeptami sztuki pożarniczej.
Również dziękuję bardzo serdecznie Klubowi Seniora za ścianę, Klubowi Seniora z Koszery za zorganizowanie dwóch uroczystości utrwalającej tradycję wesela i przypominających przyśpiewki i pieśni ludowe. Dziękuję bardzo serdecznie całej społeczności wsi Jelnica, Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Jelnica za pomoc i organizację Gminnego Dnia Babci i Dziadka. Dziękuję bardzo serdecznie mieszkańcom wsi Żabiec na ręce pani Sołtys, pani Ewy i bez zbieżności nazwisk pana radnego za świetną organizację Gminnego Dnia Pączka. No i cóż, musiałem z garderoby wyciągnąć troszkę większe garnitury, ale smacznie było, nie żałuję. I to tyle chyba, panie. No może jeszcze jedna informacja, bo zapewne państwo też wędrowaliście korytarzami Urzędu Gminy. Mianowicie chcę państwa poinformować o tym, że wczoraj i dzisiaj gościmy przedstawicieli Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju z Paryża. Realizuje ona, czyli krótko mówiąc, to SED, realizuje ona badanie w ramach programu Rozwój Lokalny, w działaniach lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług publicznych w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce. Gmina Międzyrzec jako dwie gminy z terytorium wiejskie, z terytorium Polski uczestniczą w tym badaniu. Bardzo inspirujące spotkanie. Pan przewodniczący i moi pracownicy uczestniczą w nich, stąd też dzisiaj jest nieobecna pani sekretarz, bo jeszcze trwają sesje plenarne i składamy informacje, jak funkcjonuje samorząd nasz, co możemy poprawić, co zmienić. Uczestniczą w tym spotkaniu przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Związku Miast Polskich i delegaci z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wydano pismo pana wojewody lubelskiego informujące w sprawie oświadczeń majątkowych, że złożenie oświadczeń majątkowych niestety do 6 kwietnia i proszę te oświadczenia złożyć i zwrócić uwagę na niepopełnienie błędów. Wydano też sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego do roku 2019. Czy przewodniczący komisji stałych mają informacje do przekazania w tym punkcie? Rozpatrzyliśmy punkt drugi porządku obrad. Przechodzimy do punktu trzeciego. Składanie pisemnych zapytań i deklaracji. Nie widzę. Rozpatrzyliśmy punkt trzeci. Przechodzimy do punktu czwartego. Podjęcie uchwały w sprawie roku na zmianę budżetu gminy na rok 2020. Proszę bardzo. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego, termomodernizacja budynku.
Kino, Włodzimierz Kino. Działu 801 Oświata, zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 564 976 zł, w tym nowe zadania inwestycyjne. Modernizacja pokrycia dachowego budynku szkoły w Rogoźnicy, poza 270 tysięcy. Remont sali lekcyjnej w szkole w Rogoźnicy 65 tysięcy. Prace remontowe w szkole w Rogoźnicy 80 tysięcy. Modernizacja przyłącza energetycznego do kompleksu budynku szkoły w Rogoźnicy 70 tysięcy. Zabezpieczenie środków na program Umie Pływać w szkołach gminnych na kwotę 110 tysięcy. Dział 852 Pomoc Społeczna, zwiększenie ogółem o kwotę 35,32 zł. Dział 900, zwiększenie o kwotę 240,811,83 zł. To jest wprowadzenie zadania inwestycyjnego, wdrażanie rozwiązań instytucyjnych na terenie gminy. Międzyrzymskoglaski, zadanie trzecie, kwocie 77,657,43 zł. Dział 921, zwiększenie o kwotę 94,200, w tym wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego Centrum Aktywności Kulturalnej w Kalasach, oficyna Kraszewski w Romanowie jako innowacyjna infrastruktura do prezentacji dziedzictwa kulturowego 34,200, dostosowanie pomieszczeń Domu Rodowego w Berezie 97,534,44 zł. Dział 926, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4,000. Po stronie dochodów zwiększenie o 976 zł są to środki z Krajowego Funduszu Szkolnego z Urzędu Pracy pozyskane przez panią dyrektor szkoły gminy. Wójt wprowadza autopoprawkę do budżetu polegającą na zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 93 040 zł, zwiększenie rozchodów o kwotę 303 040 zł oraz zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę 210 tysięcy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Komisja w swoim zakresie odmiewała w stanie wyczerpania. Komisja Oświatowa Pozytywna. Proszę dalej. Komisja Rolna. Może to być pozytywne. Dziękuję. Proszę bardzo, jeśli są pytania Państwu radni. Nie widzę. Ja. Proszę bardzo. Jest to związane z rozbudową, odcinków do mieszkańców. Nie cała miejscowość jest spodeszynkowana. Stąd też taki wniosek wójta gminy w tym zakresie, abyśmy podłączali dodatkowo mieszkańców. Zgodnie z ich wnioskiem ten wniosek wpłynął, przypomnę, w tym ubiegłym roku i sprzed 3 lat doszliśmy do wniosku, że w chwili obecnej będziemy realizować poszczególne odcinki, przyłączając mieszkańców zgodnie z ich potrzebami. Przystępujemy do głosowania. Głosujemy elektronicznie. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpoczęliśmy od punktu A w punkcie 4. Przechodzimy do punktu B w punkcie 4. Zmiany prognozy finansowe. Zmiany prognozy finansowe polegają na dopisaniu wprowadzenia nowych zadań, wdrażanie rozwiązań inwestycyjnych na terenie gminy Kowalski, zadanie trzecie, limit na 2020 rok 77,657,33 zł, limit na 2021 537,348,61 zł, na 2022 809,011,84 zł. Wprowadzenie nowego zadania Centrum Aktywności Kulturalnej w Kalasach i oficyna Kraszewskich w Romanowie jako innowacyjna infrastruktura do prezentacji dziedzictwa kulturowego. Jest zadanie wprowadzone na lata 2020-2029. Łączne nakłady finansowe w kwocie 1,387,575 zł. Limit na 2020 w kwocie 34,200 oraz zwiększenie limitu zadania monitoring sieci wodociągowej oraz podniesienie
które wody, nie wiem, wyżej. W roku 2020 zwiększenie o 66 420 oraz wprowadzenie limitu na 2021 rok w kwocie 1 681 362,90 zł. Dziękuję bardzo. Zmianę uchwały finansową. Pozytywnie. Proszę bardzo, Państwo Radni, są jakieś pytania? Przystępujemy do głosowania uchwały gminy Podlaskie z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie zmiany niewiernej prognozy finansowej. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpatrzyliśmy podpunkt B w punkcie 4. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu C w punkcie 4. Określenia szczegółowego sposobu zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za umieszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę zagospodarowania odpadami komunalnymi. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Przedstawiamy pakiet kilku uchwał dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Miedziulec Podlaski. Pierwsza uchwała dotyczy określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Akceptujemy poprawkę wraz z poprawką Komisji Rolnictwa dotyczącego zmiany częstotliwości odpadów na obszarach o zapełdowie wielorodzinnej. Uchwała ta ustala częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenów nieruchomości. Wyznacza również punkt selektywny do zbierania odpadów komunalnych, czyli PSZOK, który jest umiejscowiony w Miedziulcu na Kościuszki 107b oraz określa usługi w zakresie przyjmowania odpadów komunalnych i odpłatności za niektóre z nich, które nie wchodzą w zakres. Komisja Rolna wraz z poprawkami. Troszkę dodatkowo poszedłem, bo również drugą uchwałę z tego określenia, więc ten zakres dodatkowy to za chwilę będę mówił wyjaśnię, bo w tej uchwale. Tak, ale mówimy o rodzaju określeniu gotowych usług przez gminę w zakresie odbioru odpadów z właścicieli nieruchomości, świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. To tak zerknąłem na dwie przedstawiłem. To reguluje druga uchwała, więc za chwilę mam to. Dobrze. Komisja podjęła tą uchwałę raz z poprawkami. Opinia pozytywna. Dziękuję. Proszę bardzo, Państwu Radni, za jakieś pytania. A, tak, przepraszam, finansowa też opiniowała. Przystępujemy do głosowania nad tą uchwałą. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpatrzyliśmy podpunkt C w punkcie 4. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu D w punkcie 4. Określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. No właśnie, to jest ta uchwała, o której wspomniałem, ona reguluje, kwestie związane z odpłatnościami za dodatkowe usługi wykraczające poza regulamin zapisów regulaminowych utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedziulec Podlaski, który ponad określone normy określona odpłatność za tonę złożonych i dowiezionych odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który na ulicy Kościuszki. Dziękuję. To opiniowała Komisja Rolna. Opinia pozytywna.
Komisję Finansową. Pozytywnie. Proszę bardzo Państwa Radni Wysokiej Pani. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania w sprawie tej uchwały. Mieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W
przypadku zmiany danych zawartych w poprzednio złożonej deklaracji lub wydanej decyzji określającej wysokość opłaty, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Bo jak wiemy, w sposób niewłaściwy, stwierdzenie w sposób niewłaściwy segregowania odpadów będzie skutkowało wydaniem decyzji nałożenia podwyższonej opłaty, tak jest w regulaminie i taki też jest zaproponowany ten system zgodnie z oczekiwaniami Państwa Radnych, a sugestii Komisji Rolnej dotyczącej uchwały w sprawie stawek opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych. Dziękuję. Dziękuję. Tą uchwałę uchwała Komisja Rolna. Pozytywnie. Komisja Finansowa. Pozytywnie. Proszę bardzo, Państwo, mają jakieś pytania w sprawie deklaracji? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpatrzenie się punktu F w punkcie 4 przechodzimy do rozpatrzenia pod punktu G w punkcie 4. Ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedkładamy uchwałę wynikającą z rzetelnego wyliczenia kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie gminy Międzyrzec-Podlaski. Po pierwsze, proponujemy metodę, która już jest, która będzie ona wyliczona w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę daną nieruchomość. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie w wysokości 14 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny, w wysokości 42 zł, czyli trzykrotności stawki za zbiórkę odpadów. Zwalnia się w części z części dopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia wynosi 1 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą powyższą nieruchomość. Warunkiem częściowego zwolnienia jest złożenie deklaracji i oświadczenia w złożonej deklaracji, że posiada kompostownik przydomowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To uchwała Komisja Rolna. Komisja Finansowa. Proszę bardzo Państwa, jeszcze jakieś pytania. Przystępujemy do głosowania. Wiedzą, że uchwała została podjęta. Rozpatrzyliśmy podpunkt G w punkcie 4. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu H w punkcie 4. Określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i dróg. Bardzo proszę, panie Robercie. Dziękuję. Zmiana uchwała spowodowana jest zmianą przepisów o obniżeniu stawki za zajęcie pasa drogowego i urządzeń umieszczenia urządzeń w pasie obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej, czyli internetu. Pozostałe stawki dopasowane są do naszej poprzedniej uchwały z 2007 roku. Dziękuję. To uchwała bardzo Komisja Rolna, tak? Pozytywnie. Komisja Finansowa? Proszę bardzo Państwa, nie zadajcie pytań w związku z tą uchwałą. Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpatrzenie podpunktu H w punkcie 4, przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu I w punkcie 4. Wyrażenia zgody zawarcia umowy partnerskiej gminy Międzyrzec-Podlaski z Muzeum
Józefa Ciącego Kraszewskiego w Romanowie na rzecz wspólnej realizacji projektu pod nazwą Centrum Aktywności Kulturalnej w Kalasach i Oficyna Kraszewski w Romanowie jako innowacyjna infrastruktura do reprezentacji dziedzictwa kulturowego, działania 1, poprawa zarządzania dziedzictwa kulturowego. Poddziałania 1.2. Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tak jak już wspominałem o tym, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków, który się związany z redystrybucją środków z mechanizmu norweskiego. W konsekwencji wspólnie z oficyną, wspólnie z Muzeum Obrona na Orłowie, Muzeum Ignacego Kraszewskiego oraz na etapie dzisiaj jesteśmy uzgadniania partnera z Norwegii. Wspólnie będziemy aplikować o przedsięwzięcie. Warunkiem w ogóle złożenia wniosku jest posiadanie właśnie takiego partnerstwa. W związku z tym zwracam się do Wysokiej Rady o wyrażenie zgody na zawarcie umowy partnerskiej w celu realizacji powyższego przedsięwzięcia. To uchwała opiniowała Komisja Oświatowa. Opinia i Komisja Finansowa. Proszę bardzo Państwa, mieli jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Rozpoczęliśmy punkt 4 porządku obrad, przechodzimy do punktu 5. Pomijam wniosek. Proszę bardzo, jeśli macie sprawę. Chciałam o rozbudowie biura na Gminie zapytać. Gmina nałożyła na inwestora raport, tak? Rolno środowiskowy. I czy raport jest taki wpłynął do gminy? Bo to wiem, że tak, tak? Panie przewodniczący, przypomnienie na początku o pewne rzeczy, ale w momencie, W związku z tym, zapewne tak, bo tam był termin chyba określony, miał inwestor chyba na uzupełnienia 30 dni, to zapewne tak, ale jednocześnie zwracam Państwu uwagę, że ten sam inwestor właściwie zwrócił się z kolejnym raportem oddziaływania na środowisko związanym z budową pomników w tej samej lokalizacji praktycznie przy Biegazowni. Jeżeli myślę, że w przypadku tej jednej i drugiej decyzji, jeżeli będą protesty jakiekolwiek społeczne, będziemy robić rozprawy administracyjne zgodnie z Państwa oczekiwaniami i wnioskami. Ja tylko przypomnę o jednym. Wójt gminy nie jest stroną, musi stosować przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie i zgodnie z przepisami będziemy Państwa informować. Kwestia jest, jeżeli został raport uzupełniony, to został zapewne, właśnie zostanie przesłany do uzgodnień ze wszystkimi instytucjami, ale to jest też ten czas, aby składać wnioski w tym zakresie. Dziękuję. Proszę bardzo, jeżeli się jakieś pytania. Proszę. Ja mam takie pytanie. Odnośnie właśnie tych śmieci, czy dopiero to będzie obowiązywać od 1 kwietnia opłaty? Proszę mi wyjaśnić, jak my teraz mamy zbierać pieniądze, bo ludzie na pewno będą się pytać. Kto będzie sprawdzał, czy są te kompostowniki? No, to jest dobra. Dziękuję bardzo za te pytania. To jest bardzo ważne pytanie. Proszę Państwa, uchwały w tym zakresie wejdą z dniem 1 kwietnia, bo tak jest prezentowany w uchwale. Nie podchodzimy w sposób
do naszych mieszkańców nie podchodzimy na zasadzie dostrzegania w nich przestępców, tylko uważamy, że są to mądrzy ludzie i odpowiedzialni. W związku z tym złożenie deklaracji i zaznaczenie, że posiadają kompostowniki, złożenie oświadczenia, że powodzy, że kompostownik posiadają, dla nas jest wystarczającą informacją w tym zakresie. Jest to też związane z tym, że w przypadku wystawienia odpadów biodegradowanych nie zostaną one odebrane, gdyż mieszkańcy zadeklarowali, że korzystają z kompostownika. Tak jak dzisiaj bardzo rzadko w kilku miejscowości pojedynczych osób, w większości nam jest wygodniej posiadać te kompostowniki przy koszeniu trawy, od razu je, że tak powiem, przedkładać na ten teren, aby ulegały biodegradacji, niż też pakować worki, przechowywać i zwracać. Więc taki mechanizm zostanie zastosowany. Także na pierwszym bardzo jest poświęcony wody rosnące. Tak. Proszę zadać jeszcze pytania. Nie ma. Rozpocząć punkt 5. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 17 sesji Rady Gminy. Dziękuję bardzo.